Moi drodzy, jesteśmy już na kotłowni. Kolejny dzisiaj kocioł EI 15 kW. Tak mi się trafiło. Jesteśmy na kotłowni, gdzie akurat 3 lata temu uruchamiałem tutaj ten kocioł. Przyjechałem pierwszy raz po 3 latach, ponieważ wcześniej tutaj były przeglądy przez innego serwisanta naszego robione. Ja nie miałem na to czasu. No i tutaj akurat ten sam pan, który mnie wtedy gościł, jest tu z nami. Chciałem Wam pokazać przede wszystkim, jak jest zrobiona hydraulika. Robił to amator, tak można powiedzieć? Amator? Tak. Amator, który zrobił hydraulikę na podstawie moich filmów z YouTube'a, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony, że ktoś skorzystał z tej wiedzy i to sobie wykonał. Dom jest nowy, posiada 160 metrów kwadratowych powierzchni grzewczej. Do hydrauliki nie mam się do czego przyczepić i to nie, że się chwalę wiedzą, tylko faktycznie nie ma się do czego przyczepić. Ten dom, uwaga, przez 3 lata, ile nam spalił? 2 tony 200. Niemożliwe? No możliwe, możliwe. Powiem Wam dlaczego. Ano z tego powodu, że po prostu tutaj nikt na chwilę obecną nie mieszka, ten dom ma tylko utrzymywaną dodatnią temperaturę wtedy, kiedy potrzeba i ktoś przyjeżdża, pan akurat z zagranicy, na 2-3 tygodnie w ciągu roku i wtedy jest używany ten kocioł, więc dlatego takie, a nie inne spalanie. Na pewno gdyby tutaj mieszkał użytkownik, to spalanie byłoby zdecydowanie większe. Ale chciałbym Wam coś jeszcze pokazać w tym filmie, mianowicie pelet. Nic się z nim nie działo. Słuchajcie, mieliśmy wszystko pięknie, ładnie przez pewien czas. No i się okazało, że klient zakupił, tak jak zawsze, pelet barlinecki. Nie wiem, czy będzie widać. Może to. Okazał się ten pelet, ta partia, bo przyszły dwie palety. Ta partia okazała się tak tragiczna, że mamy tak. A może tak będzie lepiej. Jedne bobki mamy inne, drugie inne. Widać, że to jest jakaś mieszanina peletu, to nie jest ten sam pelet. Jedne bobki są świecące, ładne, takie jakie powinny być, drugie są suche. Widzimy jakąś w środku, nie wiem, czy to sklejka, czy to cokolwiek innego, ale jak włożyłem analizator spalin, masakra, wywaliło mi od razu cele. PPM-y podskoczyły tak do góry, same związki smoliste. Otworzyłem ten kocioł, żeby zobaczyć, jak on wygląda w środku. Jak tylko przyjechałem, cały kocioł był w sadzy, cały był czarny. Do tej pory użytkownik nie miał z tym żadnych problemów, dopiero przy zmianie tego peletu. No i co ma teraz zrobić użytkownik? No nic. O tego jesteśmy my, doregulujemy ten kocioł, udaje nam się go doregulować do tego peletu, ale wartości są drastycznie inne. Gdybyśmy zostawili to na tamtych wartościach, których miał klient, no to życzę powodzenia. Mam nadzieję, że nic by się nie uszkodziło, ale mógłby zablokować się siłownik rusztu liniowego, gdzie zebrałby się po prostu tak dużo tego nagaru, tak by to wszystko pozalepiało, że mogłoby się to nie ruszyć. Na chwilę obecną my sobie z tym poradzimy, ale niestety przy zmianie peletu użytkownik będzie musiał albo nas wezwać, albo wprowadzić parametry, które my mu podamy, żeby nie musiał po prostu jeszcze raz bez potrzeby płacić za serwis, skoro wiemy, jakie było paliwo. Tym bardziej, że cały czas używał Barlinka i faktycznie ma tego Barlinka, ja to widzę, dlatego daję mu pełen dostęp, żeby mógł sobie tutaj wbić i mógł normalnie to użytkować. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, serwis jest do czegoś potrzebny, to nie jest spalanie bezpodstawne kasy, nie są to zbyt jakieś wielkie, zawrotne kwoty, a okazuje się, że w tym momencie uniknęliśmy poważniejszej awarii, do której by na pewno zdecydowanie by tutaj doszło w niedalekim czasie i co by mogło kosztować klienta, na moje oko, być może nawet i 1500 zł, jeżeli by doszło do wymiany siłownika liniowego. Na chwilę obecną zapłaci 350 zł plus dojazd 150 zł i ma z głowy raz na rok. Mało z tego, ma cały czas wydłużoną gwarancję i ma gwarancję na ten kocioł, więc
wydaje mi się, że nie są to jakieś duże kwoty. Tak więc, moi drodzy, dla mnie suba, lajka, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na następnej kotłowni. Jutro się wyrywam z biura, więc pokażę następną kotłownię. Cześć!